Szanowni Państwo, poniżej nagranie. Jakie jest źródło tego nagrania? Otóż pracownicy NIK-u sfrustrowani upolitycznieniem i hańbiącą aktywnością polityczną prezesa przynieśli to do TVP. Co z tego nagrania? Kto jest bohaterem tego nagrania? Bohaterem jest prawnik Platformy Obywatelskiej, pan Chmaj i prezes NIK-u, który mówi do niego tak. Przekaż szefowi, czyli Donaldowi Tuskowi, że po pierwsze mam kontrolę nad Konfederacją. Przypomnijmy, występował razem z liderem Konfederacji na konferencji, a jego syn jest na listach do Sejmu. Po drugie, mówi, żeby przekazał szefowi, że ma dla niego garść prezentów, jak on to nazywa, pod koniec kampanii wyborczej. Co z tego wynika? Po pierwsze, ta garść prezentów to są drukowane raporty, wymyślane po to, żeby uderzyć w Zjednoczoną Prawicę. Po drugie, kontrola nad Konfederacją. To jest dokładnie to, o czym mówił wcześniej jeden z liderów tej formacji, to znaczy Przemysław Wipler. Za chwilę będziecie Państwo mogli tego odsłuchać. Mianowicie, że z PiS-em to on się nigdy nie dogada, ale z Tuskiem to taktycznie to by mógł. Szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ na Konfederację. W związku z tym, że pan przed. Dobra. I że nie ma obawy i nie ma obawy, że za na październik szykujesz koszty. I rozumiesz, panie, koniec września, początek października. Dobra, słuchaj. I wtedy też będzie tutaj z waszej strony, żebyśmy to nagrać. Powiem coś, czego nie mówiłem wcześniej. Gdyby w ogóle z kimkolwiek rozważać koalicję, to uważam, że z różnych powodów sensowniej byłoby taktycznie dogadać się na głębokie zmiany w Polsce po tych 8 latach, na chwilę, na techniczne, na wyczyszczenie państwa z obecną opozycją bez lewicy. W związku z powyższym, wiecie Państwo, to jest to, dlaczego ja zawsze miałem wątpliwości do tej formacji. Nie tylko ze względu na ich skłonności w kierunku Rosji, ale również ze względu na to, że jest wiele partii, które udają formacje antysystemowe, a na końcu się okazuje, że będą gwarantem tego, aby ten system został utrzymany. Pomimo tego, że jest tam wielu ludzi, których osobiście cenię i szanuję, no, proszę Państwa, trzeba nie widzieć i nie słyszeć, co jest na tych taśmach, żeby nie zobaczyć, jaka jest przykra prawda, że w najbliższych wyborach decydujemy. Albo my, albo Tusk. I nie ma znaczenia, na kogo zagłosujesz na opozycji. I tak efektem tego będzie to, że premierem będzie Tusk. Wybór należy do ciebie.